bardzo dużo już wiemy o tych naszych rękopisach, no i przychodzi właśnie ten moment, żeby coś zaproponować naszym bibliotekarzom. Czy jest jakaś szansa, żeby zahamować tą reakcję Fentona, którą żeśmy zdiagnozowali? Nie możemy zabrać zabytkowego rękopisu, bo żaden konserwator się na to nie zgodzi. To są bardzo cenne obiekty i poza tym szkoda byłoby, żeby zużywać te karty do jakichś badań. W związku z tym, tak dużo wiedząc o naszych rękopisach, chemik może stworzyć próbki modelowe. Próbki modelowe, czyli takie, które by jakby odtwarzały zachowanie się atramentu, żelaza, jonów żelaza 2, jonów żelaza 3. Jako podłoże zastosowany był papier chromatograficzny. Dlaczego papier chromatograficzny, a nie zwykłe kartki? Dlatego, że papier współczesny poza celulozą zawiera również dużą ilość wypełniaczy. I po to, żeby nie mieszać chemicznych efektów, żeby tylko skupić się na tej reakcji, która jest odpowiedzialna za degradację tych starych papierów, wybrany był papier chromatograficzny, czyli tylko i wyłącznie zawierający włókna celulozowe bez żadnych dodatków. Na ten papier chromatograficzny nakładane były różne roztwory. Z papieru były wycinane krążki, wkładane do probówek, były nakładane różne roztwory. W jednym przypadku jedna grupa próbek to był roztwór żelaza na trzecim stopniu utlenienia, no, dlatego że wiemy już, że to żelazo uczestniczy w reakcji Fentona, a na drugim krążku były nakładana niewielka objętość atramentu zrobionego już w laboratorium współcześnie według tych starych recept, czyli tanina, siarczan żelaza 2, guma arabska albo wyciąg z galasówek zamiast taniny. Rolą jonów żelaza nakładanych na papier chromatograficzny w postaci soli żelaza było odtworzenie tych jonów, które są niezwiązane z barwnym kompleksem, czyli tych, które były niestechiometrycznie dodane przez pisarzy w XVI czy XV nawet wieku. Natomiast rolą atramentu było odtworzenie tej części. Tutaj już dbaliśmy o to, żeby to był stechiometrycznie przygotowany roztwór. Po odczekaniu pewnego czasu mogliśmy stwierdzić, że na jednej serii próbek modelowych mamy tylko, my to nazywamy wolne, niezwiązane żelazo, a na drugiej porcji mamy żelazo związane. Pomysłem, który tutaj przyszedł chemikom do głowy, było to, żeby żelazo, które jest niezwiązane w barwny kompleks, wyekstrahować z papieru, czyli po prostu zrobić kąpiel. Nie jest to takie dziwne, nie bójmy się, bo już w Bibliotece Watykańskiej stare księgi, dokumenty są kąpane w gorącej wodzie. Także nie jest to nic, czego konserwator by się bał. Karty papieru spokojnie można wykąpać, wysuszyć, sprasować i nic się z celulozą nie dzieje. Wręcz przeciwnie, celuloza odżywa. Jest to taki lifting odmładzający dla celulozy. Także tutaj pomysłem było to, żeby do kąpieli w wodzie dodać jeszcze jakiegoś związku kompleksującego, czyli chemii, czyli takiej chemii, która mogłaby spowodować wymycie, wyekstrahowanie tych szkodliwych, jak możemy sobie to tak nazwać, jonów żelaza. No ale oczywiście to nie jest takie proste, bo wprawdzie jest bardzo dużo ligandów, które bardzo ładnie kompleksują żelazo, ale tu muszą być pewne wymagania. Przede wszystkim my chcemy usunąć tylko to żelazo, które jest niezwiązane w barwny kompleks. Czyli te związki, które chcielibyśmy utworzyć, muszą być mniej trwałe od kompleksu z atramentem, bo inaczej byśmy osłabili kolor atramentu. Poza tym bardzo wiele kompleksów żelaza jest barwnych. Nawet jeżeli one są słabsze od kompleksu żelazo z taniną, to one są barwne i w ten sposób byśmy mogli zabarwić papier, czyli efekt uboczny bardzo niekorzystny. Poza tym wiemy, jakby z innych badań, że papier nie lubi środowiska kwaśnego, a bardzo wiele związków kompleksowych żelaza jest trwałych w środowisku kwaśnym.
Czyli byśmy niechcący zakwasili papier, czyli wprowadzili jakby efekt niekorzystny uboczny. W związku z tym no, trzeba było tutaj się uzbroić w cierpliwość, wybrać bardzo wiele potencjalnych kandydatów, potencjalnych leków dla naszych starych rękopisów i z tej plejady różnych związków, bo żelazo bardzo łatwo tworzy różne kompleksy, wybrane zostało trzy związki. Deferoksyamina, handlowo zwana jako desferal, jest to substancja, która jest stosowana w medycynie, dodaje się do kroplówek u pacjentów, którzy są zatruci różnymi metalami ciężkimi. Jest to związek, który bardzo ładnie wymywa związki żelaza, związki glinu u pacjentów dializowanych. Wydawało się, że ten związek być może może nam pomóc. On jest bezbarwny. Acetyloaceton jest bardzo popularny, jest bardzo trwały. Również tworzy silne kompleksy z żelazem i to zarówno z żelazem na drugim stopniu utlenienia, jak i na trzecim. Czyli byśmy tą całą pompę mogli przy okazji usunąć. Wadą desferalu jest to, że tworzy kompleksy tylko z tym żelazem, który jest na drugim stopniu utlenienia, czyli trzeci stopień utlenienia w dalszym ciągu by pozostawał w papierze i potencjalnie mógłby być źródłem dalszej redukcji jonów żelaza, czyli tak nie do końca by spełniało nasze wymagania. I trzeci związek, kwas dietyleno-triaminopentaoctowy. Okazało się, że ten kwas również tworzy silne kompleksy z żelazem i na drugim, i na trzecim stopniu utlenienia. Jest bezbarwny i związki żelaza z tym kwasem są bezbarwne. Tworzy słabsze kompleksy niż jony żelaza z taniną i kwasami galusowymi z całej tej grupy, a na dodatek jest również ligandem, który tworzy również silne związki z miedzią, manganem, ołowiem. A jeżeli na chwileczkę wrócimy do początku naszej historii, to przypomnimy sobie, że w atramencie poza żelazem, czyli tym głównym składnikiem witrolu, wchodziły również zanieczyszczenia. A wiemy, że miedź też jest metalem przejściowym i też ma właściwości katalityczne i może katalizować reakcję degradacji celulozy, czyli tak jakby dodatkowe efekty można byłoby uzyskać za pomocą stosowania tego lekarstwa, czyli roztworu kwasu dietyleno-triaminopentaoctowego. No i były robione badania, takie już chemiczne, w zaciszu laboratorium. Mieliśmy bardzo dużo próbek modelowych, także tutaj widzimy, dlaczego te próbki modelowe są tak ważne i dlaczego te wszystkie badania, które doprowadziły nas do poznania naszego pacjenta, były tak ważne. Chcieliśmy sprawdzić, w jakim pH ta reakcja zajdzie najefektywniej, przy jakim stężeniu danego związku kompleksowego ta reakcja zajdzie jak najefektywniej i jakiego typu jony są wymywane z próbek modelowych zawierających tylko wolne żelazo, a jaka jest efektywność wymycia z atramentu. Czy jednak mimo wszystko ten atrament nie jest osłabiony. Badania były robione oczywiście w odpowiednim odstępie czasu, aż do 20 minut. No i to są efekty tych badań. Efektem tych badań były pewne punkty pomiarowe, które pokazywały nam, że w różnych stężeniach przy optymalnych pH mamy zależności wymywania procent ekstrakcji z atramentu, to są zawsze te dolne krzywe. Widzimy, że w atramencie też jest pewna ilość wolnych jonów i z tych próbek modelowych, które zawierały tylko i wyłącznie wolne jony żelaza. Widzimy tutaj rozróżnienie. Widzimy tutaj, że możemy rozróżnić chemicznie wolne jony od tych jonów związanych z atramentem. Na dodatek widzimy jeszcze, że cały proces ekstrakcji odbywa się w ciągu 5 minut. To jest bardzo ważne dla konserwatorów. Dla chemika może to mniej jest ważne, szczególnie tego badacza, bo fascynujące badania, czy trwają 5 minut, czy 20, to chemik czasu nie liczy. Ale jeżeli już chcemy zaproponować metodę, która potem ma funkcjonować i być efektywna dla wielu rękopisów, to wtedy to jest ważne. Czyli przy okazji badając również zwracaliśmy uwagę na takie praktyczne aspekty potencjalnej procedury pomiarowej. I widzieliśmy rozróżnienie. Chcieliśmy doprowadzić do takich warunków, w których jak najmniej żelaza wymywa się z atramentu, w rozumieniu, żeby nie osłabić koloru atramentu, czyli tych dokumentów, a jak najwięcej żelaza
jest ekstrahowane z tego, z tych próbek modelowych zawierających wolne jony żelaza. No tu jest kawałeczek kuchni chemicznej, optymalizacji. Za tym rysunkiem kryje się parę tygodni żmudnych badań, zmiany pH, zmiany stężenia, obserwacji, co się dzieje z próbką, tej wizualnej obserwacji, czy przypadkiem atrament nie jest osłabiony. Także to jest wynik, który kosztował wiele tygodni pracy. Mamy roztwór, mamy ten kwas dietylodiaminotetraoctowy, mamy wyznaczone pH. Proszę zwrócić uwagę, że pH efektywnej kąpieli jest 9, a papier nie lubi odczynu kwaśnego. Czyli jeszcze dodatkowym efektem tego naszego wyboru jest to, że my próbkę alkalizujemy. To jest bardzo dobre dla papieru, bo jak wiemy, kwaśny papier ulega też szybkiej degradacji kwasowej, więc my nie dość, że my nie zakwaszamy papieru, to my jeszcze wprowadzamy tak zwaną bazę alkaliczną, tak to konserwatorzy nazywają, wprowadzamy bazę alkaliczną do papieru. No ale ciekawiło nas oczywiście, jaka jest efektywność wymywania tego żelaza 2, czyli tego, który był na początku wprowadzony oryginalnie w czasie tych kąpieli. I do tego, żeby podejrzeć, znowu wróciliśmy do synchrotronu. Znowu te nasze próbki, już tym razem modelowe, pojechały z osobą towarzyszącą do synchrotronu, akurat taki europejski synchrotron, dla którego chemicy europejscy mają dostęp, jest w Hamburgu, więc te malutkie próbki z osobą towarzyszącą pojechały do Hamburga i zostały poddane badaniom. Okazało się, że w przygotowanych próbkach modelowych jest też bardzo dużo zarówno żelaza na trzecim stopniu utlenienia, to jest ten ciemniejszy fragment wykresu, jak i wystarczająco dużo żelaza na drugim stopniu utlenienia. Dlaczego to było takie ważne? Bo jeżeli przypomnimy sobie historię tworzenia atramentu, to atrament powstawał z soli żelaza na drugim stopniu utlenienia, które ulegało utlenieniu do żelaza na trzecim stopniu utlenienia, a potem to żelazo na trzecim stopniu utlenienia reagowało symbolicznie, nazwijmy to, staniną, tworząc barwny kompleks. Patrząc na próbkę okiem promieniowania synchrotronowego, my nie jesteśmy w stanie rozróżnić żelaza, które jest poza kompleksem i z kompleksem. My tylko widzimy żelazo na trzecim stopniu utlenienia, ogólnie występujące w próbce. Dlatego wskaźnikiem efektywności naszej kąpieli chemicznej, naszego lekarstwa, jest obecność jonów na drugim stopniu utlenienia, ponieważ te nie są związane w barwny kompleks. Czyli jeżeli my usuwamy jony żelaza na drugim stopniu utlenienia, to możemy postawić hipotezę, że również usuwamy jony na trzecim stopniu utlenienia, te niezwiązane, bo efektywność, bo działanie kompleksu jest tutaj nieselektywne. Wymywa oba rodzaje tych jonów. Czyli to są wyniki obecności żelaza 2 i żelaza 3 w próbkach przed kąpielą, czyli przed zaaplikowaniem lekarstwa. Natomiast tutaj po prawej stronie są wyniki obecności żelaza 2 po kąpieli. Czyli widzimy ewidentnie na podstawie badań promieniowania synchrotronowego, że w kresce atramentowej wymytej roztworem ligandu nie ma już żelaza 2. Takie same badania były robione dla starych rękopisów, bo już odważyliśmy się włożyć karty rękopisu Meditationes do tej kąpieli, która została przygotowana przez 10 minut, wyjąć, wysuszyć i również zobaczyć to okiem promieniowania synchrotronowego. I nie tylko z próbek modelowych, ale również z kart zabytkowych rękopisów. Kąpiel, którą chemicy przygotowali, jest w stanie selektywnie wymyć to przeszkadzające żelazo, a zostawić tylko to, które jest odpowiedzialne za barwę kreski atramentowej. Oczywiście konserwatorzy, żeby tak dopuścić chemików z metodą i skorzystać, jakby skonsumować tą efektywność tej metody, chcą wiedzieć, czy przypadkiem ta substancja chemiczna, ten ligand, nie oddziaływuje na celulozę, czy nie ma jakichś efektów ubocznych.
w pierwszym podejściu zwracaliśmy oczywiście uwagę na barwę. Jak już wcześniej o tym mówiliśmy, zwracaliśmy uwagę, czy sam kompleks żelaza z tą substancją, z tym lekarstwem nie jest barwny. W tym przypadku mieliśmy pozytywne efekty, ale konserwator chce wiedzieć, co się dzieje przez wiele lat. Sposobem na wykonanie takich badań są badania wytrzymałościowe po starzeniu. W bibliotekach są specjalne komory, które stwarzają warunki przyspieszonego starzenia. Tam jest podwyższona temperatura, podwyższona wilgotność i można kilkadziesiąt lat zamknąć w ciągu kilku dni. Takie są warunki tego przyspieszonego starzenia i próbki papieru, które były poddawane kąpieli chemicznych w tych różnych odczynnikach, nie tylko w tym wybranym, były poddawane pewnym modelowym, zgodnie już z wymaganiami odpowiednich norm badaniami. To była liczba zgięć, kartkę papieru zginamy wielokrotnie, jest to kilkaset zgięć i liczymy, ile zgięć taka kartka papieru wytrzyma. Zrywamy, obciążamy pasek papieru odważnikiem o odpowiedniej, znormalizowanej masie i patrzymy, pod jakim ciężarem próbka ulegnie zerwaniu, jak i jaka siła jest potrzebna do przedarcia. Te wszystkie badania zostały zrealizowane dla próbek modelowych po odpowiednim traktowaniu różnymi roztworami chemicznymi i w przypadku tego wybranego badania zdały egzamin, czyli stwierdzono, że ta kąpiel nie wpływa na przyspieszoną starzenie się papieru, czyli kolejny plus dla tej metody. No ale nas jeszcze dręczyła jedna rzecz. Jeżeli przypomnimy sobie wcześniej pokazywane badania i rozkład, czyli tą mapę obecności żelaza i siarki, czyli tych dwóch pierwiastków, które były wprowadzone łącznie z witrolem, to jak pamiętamy, żelazo było skupione bardzo mocno w obszarze kreski atramentowej, natomiast siarka migrowała. I troszkę zastanawiało nas, czy przypadkiem, kąpiąc próbkę zabytkowego już karty papieru, my nie powodujemy migracji nawet tych pierwiastków, które są przez nas niechciane, czyli żelaza, może miedzi, może manganu. No i do tego żeśmy zastosowali jeszcze jedną metodę, o której chciałabym tutaj wspomnieć, a mianowicie spektrometrię mas, ale sprzężoną z odparowaniem laserowym. Co to znaczy? To znaczy, że próbka papieru, tym razem były to już rękopisy oryginalne, XVI-wieczne, między innymi Meditationes, jest umieszczona pod wiązką laserową. Wiązka laserowa ma dużą energię, ale ma bardzo małą średnicę, kilku nanometrów kwadratowych. I jeżeli my punkt po punkcie będziemy oddziaływać wiązką laserową na papier, to jesteśmy w stanie, tak jak taką mikrołopatką, zdjąć niewielką ilość atramentu z tej kreski atramentowej. I tu są pokazane takie badania, niewielki ślad ściągania na sucho za pomocą wiązki laserowej tego atramentu i jednocześnie możemy w tym czasie również wykonywać pomiar zawartości manganu, żelaza, miedzi, tego pierwiastka, który nas interesuje. No i co widzimy? Widzimy, że poza kreską atramentową, w tym przypadku manganu, jest bardzo mało, w zasadzie nie widać sygnału, a w obrębie kreski atramentowej sygnał manganu jest bardzo wyraźny i tutaj znowu spada do linii podstawowej. Następnie ten fragment rękopisu został wykąpany w tej kąpieli, którą stosujemy jako lekarstwo. Widzimy, że barwa kreski atramentowej pozostała bez zmian, czyli te pierwsze wizualne obserwacje. Widzimy, że papier też nie zmienił swojej barwy, czyli to też pozytywna obserwacja i następnie obok zeskrobujemy drugą kreseczkę i chcemy zobaczyć, co się dzieje. Widzimy, że nie mamy żadnego rozpływania się manganu, a jednocześnie z tego atramentu bardzo dużo manganu zostało wymyte, bo sygnał jest dużo, dużo mniejszy. Czyli również na przykładzie manganu, czyli tych dodatkowych, ubocznych, ale tutaj w tym kontekście pozytywnie ubocznych reakcji, widzimy, że nasza kąpiel działa. I tu jest pokazany wykres nałożony przed kąpielą
i po kąpieli widzimy bardzo efektywne obniżenie zawartości. To jest przykład dla manganu, tak żeby troszeczkę urozmaicić, żeby nie cały czas się skupiać na żelazie, ale również widać, że nie ma rozpływania się, nic się poza kreską atramentową nie pojawia. I tu znowu te badania oczywiście wymagały wielu tygodni różnych drobiazgowych eksperymentów chemicznych, ale podsumowując, zarówno dla manganu, który był tutaj przykładem, jak i dla żelaza, jak i dla miedzi, w żadnym przypadku nie zauważyliśmy rozpływania się, czyli ubocznego efektu, który ewentualnie mógłby w konsekwencji, gdyby zachodził, rozprzestrzeniać zjawisko korozji atramentowej, to związane z obecnością żelaza i z zachodzeniem reakcji Fentona. Także wydaje mi się, że udało mi się pokazać Państwu historię chemika w bibliotece, że chemik w bibliotece nie tylko czyta książki, ale również stara się zastosować swoją wiedzę, żeby je ratować. A jeszcze może jedna uwaga, że tego typu współprace, tego typu badania, one muszą być bardzo interdyscyplinarne i bardzo międzynarodowe. I przy okazji pokazuję listę osób, miast, krajów, które uczestniczyły w stworzeniu całego tego projektu badawczego i udziału chemika w ratowaniu zabytkowych rękopisów. Dziękuję bardzo.